tego nie wyobraża, dlatego że papież Franciszek nie chce z jednorazowego wypadku robić systemowej możliwości. Bardzo dziękuję. Michał Kłosowski, watykanista, redaktor Wszystko co najważniejsze, autor książki Dekada Franciszka, był gościem wydarzeń. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A teraz już Agnieszka Gozdyra. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Sporo ważnych tematów w debacie dnia, która dosłownie za parę sekund rusza. Będziemy mówić o kontrowersyjnych słowach Janiny Ochojskiej. To jest temat, który budzi spore emocje. Podobnie jak kwestia papieża. Ale pytanie, jak to jest, kiedy politycy się tak bardzo skupiają na obronie samego papieża? Czy dbają o najsłabszych? Proszę państwa, o to też chcę zapytać, których papież właśnie też brał w obronę. I o tym będziemy za chwilę dyskutować. A więc bardzo ważne tematy i na pewno bardzo dużo emocji. Zapraszam serdecznie w imieniu Agnieszki Gozdyra. Debata dnia już za moment. Ja państwu dziękuję i do zobaczenia do jutra. Ofiar tej granicy jest o wiele więcej. One albo są w jakimś zbiorowym grobie. Nie zdziwiłabym się, gdyby w czasie, kiedy był zamknięty dostęp do granicy, po prostu pozbierano ciała, żeby nie było tych dowodów. W tej chwili mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły. Był taki moment, kiedy powołano leśników z całego kraju. To nie jest oskarżenie. To jest przypuszczenie. Nawet Łukaszenko nie wymyślił tego, aby obciążać polskich leśników odpowiedzialnością za chowanie gdzieś w tajnych grobach uchodźców, co kłamliwie przedstawia pani Ochojska. Zapewne w Moskwie się cieszą i zacierają ręce. A w studiu ze mną od mojej lewej strony Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, Solidarna Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I chciałam pana posła Witczaka najpierw zapytać o to, czy będą jakieś konsekwencje wobec pani Janiny Ochojskiej za te słowa, bo rozumiejąc jej życiorys, wielkie zasługi dla pomagania innym ludziom. No jednak jest chyba tak, że kiedy się zostaje politykiem, to trzeba bardzo uważać, co się mówi, bardzo być ostrożnym wrzucaniu oskarżeń, kiedy pani Ochojska dopuszcza, że jest gdzieś jakiś masowy czy zbiorowy grób i że leśnicy pomagali ukrywać ciała, żeby nie było dowodów, to jest o ile mostów za daleko pana zdaniem? Zacznę od początku. Pani Ochojska nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, więc trudno tutaj mówić o jakiejś sankcji partyjnej czy o jakichś konsekwencjach partyjnych. Też nie jest politykiem tak naprawdę. Znalazła się w Parlamencie Europejskim jako osoba z potężnym dorobkiem i chyba nikt tego dorobku nie będzie kwestionował. I zawsze tak w życiu bywa, że osoby bardzo zasłużone, z ogromnym dorobkiem, jeżeli mówią jakieś kontrowersyjne rzeczy, to zawsze jest taki dysonans pomiędzy tym wielkim dorobkiem a jakimiś słowami, które padają. Proszę też zwrócić uwagę, ja nie chcę tutaj prowadzić obrony, ale chcę też zwrócić uczciwie uwagę na to, że Janina Ochojska mówi w trybie przypuszczającym. Sama twierdzi, że to nie jest oskarżenie, tylko swego rodzaju przypuszczenie. Mam nadzieję, że podda te słowa bardzo szybkiej refleksji. I takie słowa oczywiście nie powinny padać nawet... Myślę, że niekoniecznie podda, dlatego że to są kolejne jej wypowiedzi w takim trybie, bo był wywiad dla Polityki, gdzie mówiła, kiedy właśnie też na ten temat, bo ona jest bardzo emocjonalnie, jak rozumiem, zaangażowana w ten temat, mówiła o pogranicznikach, że kiedy myślę o ich zachowaniu, przychodzi do głowy proces Eichmanna, który w Norymberdze też się bronił, że tylko wypełnia rozkazy. I wtedy premier mówił, że to są słowa haniebne. I 19 grudnia 2021 roku we wpisie też mówiła, że ma nadzieję, że ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za tortury zadawane niewinnym ludziom. To są wzorce z katów niemieckich i sowieckich obozów. Tak na marginesie, mała korekta historyczna, bo Eichmann nie był w Norymberdze sądzony, tylko w Izraelu, ale to nie zmienia... został przewieziony do Izraela.
Izraela, to nie zmienia i nie był nigdy w Norymberdze. To nie zmienia oczywiście jakby zawartości emocjonalnej. Więc chodzi tego o to, porównania że, kompletnie... o to, że nie uwalnia się od emocji. Nie. No, jest mi przykro z tego powodu, że się nie uwalnia od tych emocji. To jest osoba, która nauczyła nas wszystkich, nas Polaków, bo przecież jej działalność ma charakter charytatywny. Przez lata ona była przesiąknięta głębokim humanitaryzmem i walczyła o prawa człowieka, walczyła o prawa słabszych i po prostu taką ją znaliśmy zawsze przez lata. Dzisiaj te słowa absolutnie biegną za daleko, mają zbyt emocjonalny charakter. I dobrze by było, gdyby je poddała refleksji, gdyby się wycofała. A jeśli nie podda, to będzie na listach na przykład do Parlamentu Europejskiego, bo przed nami... Pani redaktor, no... Wcale nie taka odległa perspektywa kolejnych wyborów. Ona jest jeszcze w jakimś sensie odległa. My o listach do Parlamentu Europejskiego będziemy mówili dopiero o wyborach parlamentarnych. Chodzi mi o to, że gdyby trwała w swoich wypowiedziach, to czy państwo... Nie chcę teraz wchodzić w takie spekulacje. Te słowa nie powinny paść, te porównania nie powinny być nacechowane tak emocjonalnie. Wie pani, ja powiem ze swojej strony, że ja akurat bardzo realistycznie oceniam to, co się działo na granicy i jestem świadomy wojny hybrydowej realizowanej przez Łukaszenkę i przez stronę białoruską, która jest przed wydłużeniem Putina i należy do tych polityków, którzy mają pełną świadomość, co się działo. Oczywiście twarde stanowisko, konsekwentne państwa nie zwalniało też państwa od tego, żeby się wykazać pewną wrażliwością czy zadbać o pewne szczegóły. O tym mówiliśmy, ale celowo o tym mówię, żeby mieć świadomość, że ja jestem dosyć twardym zwolennikiem i ochrony granicy i bardzo konsekwentnego działania. A jeżeli chodzi o panią Ochojską, no wie pani, no ja mam taki problem trochę jak obywatel, nawet nie jako polityk, bo ani nie jest... Ona została politykiem jednak, dlatego powiedziałam, że... No jest, nie jest. No mam ten problem, że to jest osoba z wielkim dorobkiem i mówi rzeczy takie, z którymi po pierwsze ja się nie zgadzam. Może to i jest po drugie uważam... w ogóle dla liderów partyjnych, że niekoniecznie osoby zasłużone, które odegrały rolę w życiu publicznym, sprawdzają się później w polityce. Panie pośle, bo dość długo pan mówi, chciałabym pana ministra zapytać. Sprawa jest trudna. Zdanie tylko powiem, pani redaktor, że ja staram się to poddać jakiejś takiej racjonalnej ocenie, a nie traktować to jako pałkę polityczną, no bo to jest też oczywiście przedsięwzięcie do upraszczania. Czy to jest sprawa na postępowanie prokuratorskie rzeczywiście? Czy jak kogoś tak emocje ponoszą i budzi nawet szok taka wypowiedź, czy to jest powód, żeby wszczynać postępowanie prokuratorskie? Oczywiście, pani redaktor, to jest wypowiedź szokująca, to prawda, ale jak ja bym w trybie przypuszczającym mówił, że któryś z polityków jest, nie wiem, złodziejem, łapówkarzem albo zabójcą, no to nie podlega ocenie prawnokarnej. Oczywiście, że podlega ocenie prawnokarnej i w tym przypadku postawa państwa polskiego musi być jednoznaczna. Dlaczego? Dlatego, że trwa wojna hybrydowa, trwa wojna informacyjna, nie tylko wewnątrz Polski, nie tylko u nas, można powiedzieć, agenci wpływu rosyjscy robią co mogą, ale także w państwach zachodnich, także tam przecież opinia publiczna jest karmiona, sączona różnego rodzaju informacjami i pani Ochojska, daj Panie Boże, oby to było rzeczywiście emocjonalne, jak państwo mówią, a nie jakieś świadome, intencjonalne działanie, ale mówiła o czymś, czego by nie powstydził się Łukaszenka, czy nie powstydziłby się Putin. No, ale nie posądza Putin. Pan I, chyba pani ja Ochojskiej, teraz... że jest w służbie Łukaszenki intencjonalnie, panie ministrze. Stalin dzielił agenturę na formalną agenturę i na pożytecznych idiotów i niestety w tym przypadku jedno i drugie nie najlepiej świadczyło było pani Ochojskiej, więc tu reakcja państwa musi być jednoznaczna, niezależnie od dorobku. To jest odpowiedzialność także pana Tuska, odpowiedzialność Platformy. Dlaczego nie jest w stanie wziąć, no jeżeli biorą celebrytów, no coś takiego jak immunitet celebrycki nie istnieje. Jeżeli ktoś pluje na funkcjonariuszy, znana postać życia publicznego, jeżeli ma pana wygodnie. Natomiast pan poseł tutaj mówi... Polskiej Akcji Humanitarnej do oblężonego Sarajewa, to jednak nie szanuję. Jest... Szanuję. I dlatego wszyscy znaliśmy przecież panią Ochojską, zanim zapisała się na listy Platformy Obywatelskiej i z list Platformy Obywatelskiej chciała trafić do Europarlamentu. Natomiast ja niestety ubolewam, że są w środowisku Koalicji Europejskiej, w środowisku Platformy, ci, którzy biegali, panie pośle, na granicę, pan być może należy do chlubnych wyjątków, bardzo się cieszę, ale biegali... Rozmawiamy o pani Ochojskiej. Ale ja mówię o postawach w Platformie Obywatelskiej. Ludzi, kiedy mówiliśmy o tym, że Putin rozpoczął razem z Łukaszenką wojnę hybrydową,
Moskwą, że są organizowany most powietrzny de facto między Mińskiem a różnymi miastami, lotniskami Bliskiego Wschodu, ściągania tutaj migrantów po to, żeby zdestabilizować sytuację. I kilka miesięcy po destabilizacji sytuacji wybuchła wojna 24 lutego. To wszystko wiedzieliśmy, mówiliśmy o tym publicznie, przestrzegaliśmy, a byli politycy Platformy, którzy biegali na granicę i destabilizowali, pluli na polski mundur. To jaka sankcja dla pani Ochojskiej, nie wiem, jakiej nauczki chciałby udzielić jej minister sprawiedliwości? Nie, po pierwsze, Lasy Państwowe złożyły pozew cywilny. Niezależnie od tego zawiadomiły prokuraturę, zgodnie z kodeksem karnym jest artykuł, no, można powiedzieć, najłagodniejszy z tych dostępnych, czyli chociażby pomówienia instytucji publicznej. No, szokującego pomówienia, bo to jest naprawdę opluwanie polskich leśników, Lasów Państwowych, tak naprawdę każdego Polaka, jakoby leśnicy w masowych grobach zakopywali migrantów na granicy. Naprawdę, to nie wiem, jaką trzeba mieć wyobraźnię, żeby sobie to wyobrazić, a co dopiero publicznie z takim przekonaniem o tym mówić. Ale także prokurator generalny powiedział, że coś takiego nie może pozostać bezkarne. Prokurator generalny polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego i tak, na panią Ochojską już czeka prokurator. Postępowanie karne zostało wszczęte po to, żeby pani Ochojska odpowiedziała za te swoje nieodpowiedzialne słowa, które czynią naprawdę, idą naprzeciw oczekiwaniom propagandy. Jaka jest tam sankcja propagandy białoruskiej i rosyjskiej? Jak powinna odpowiedzieć? No, kodeks karny tu jest jednoznaczny, jeżeli chodzi o pomówienie instytucji publicznej, no to tam są sankcje związane z grzywną, z ograniczeniem. Pan mówi, już czeka prokurator na panią Ochojską. No, jeżeli postępowanie karne zostało wszczęte, to prokurator czeka. Oczywiście chroni panią Ochojską immunitet. Zobaczymy, jak się zachowają europarlamentarzyści. Mam prośbę, mógłbym jedno zdanie tylko i już potem będę mniej mówił. Jak pan jest tak bardzo pryncypialny, panie pośle, to proszę również zająć się profesorem Krasnodębskim, eurodeputowanym, doradcą Jarosława Kaczyńskiego. Słyszałem, żeby mówił o tym, że leśnicy robią masowe groby, zakopują masowe groby ludzi. Szalała rosyjska strona na ziemi ukraińskiej i mordowała ludzi. Krasnodębski powiedział, że Zachód jest i Unia Europejska większym zagrożeniem dla Polski niż Wschód. No to możemy o tym rozmawiać. To się zdecydowanie Unii Europejskiej, która chce... Ale jednym zdaniem... Panowie będą sobie teraz opowiadać... jednym zdaniem w nieskończoność. Panowie, naprawdę, skończcie z tym popisem. Jest emocja po jednej i po drugiej stronie. Jak teraz rozmawiać sensownie na tematy bardzo trudne? Otóż, pani redaktor, coraz trudniej jest rozmawiać sensownie na tematy bardzo trudne, kiedy każdy temat jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do nakręcania tej spirali nienawiści pomiędzy Platformą i PiS-em, PiS-em i Platformą. Natomiast pani Janina Ochojska, twórczyni Polskiej Akcji Humanitarnej, z ogromnym doświadczeniem i krajowym pomocy, i międzynarodowym. Niejedno wojny widziała, wspomniała pani o Sarajewie. Więc w odniesieniu do sytuacji, w której mamy wojnę, drugą wojnę ukraińską, poprzedzono atakiem hybrydowym na Polskę. Zmasowanym atakiem hybrydowym zorganizowanym przez Łukaszenkę, sterowanego z Moskwy. Kiedy w Polsce, może nie zawsze, polskie służby zachowywały się w pełni humanitarnie i że tak powiem, ale wojna nie jest miejscem dla... Ale niech pan poseł da przykłady, kiedy nasze służby nie zachowywały się humanitarnie. Panie ministrze, przeszkadzałem panu? Nie, ale szanujmy polski mundur i to jest to proszę o konkretach, panie ministrze. Proszę mi się dać do końca wypowiedzi. Ale to proszę konkretami. Ale pan Sawicki czeka bardzo długo, aż pan wreszcie zakończył wypowiedź. No już skończcie z tą kuchnią PiS-u i PSL. Buta rządzących jest niestety niestety. Jak tak jest bardzo, to ja nie wiem, jak wewnętrznie to będzie. Ale pan mówi o niehumanitarnym zachowaniu ze panie, panie ministrze. Takie coś jest karalne, panie pośle. Panie ministrze, jeżeli służby działają niehumanitarnie. Pushbacki nie są legalne. Natomiast dostaliście wsparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego i w zakresie ochrony granicy, i w zakresie budowy muru na granicy, po to, żeby Polska była dobrze chroniona. Więc proszę nie przeszkadzać mi wtedy, kiedy mówię o osobie i o jej wypowiedzi, która jest wypowiedzią w mojej ocenie naprawdę dziwną. Dziwną i rzeczywiście zasługującą na zbadanie, dlatego że jeszcze raz podkreślam, w sytuacji, kiedy mamy drugą wojnę na Ukrainie, rosyjską wojnę na Ukrainie, to pani Ochojska sugeruje, że poszukiwanie 300 osób, 300 uchodźców, którzy gdzieś w ewidencji zaginęli, to ich miejsce i można ich znaleźć w rzekomych grobach
sporządzonych w Polsce przez polskich leśników, przez polskich funkcjonariuszy. Co pan ma na myśli, mówiąc, że zasługuje na zbadanie? Zasługuje na zbadanie, dlatego że tego typu oskarżenia wobec polskich służb mundurowych, zarówno leśniczych, jak i służby granicznej, w mojej ocenie parlamentarzyści, ale także żadnemu Polakowi nie przystoi. A, to znaczy, na jakie zbadanie? Kto powinien co zbadać? No, bo wie pan, jak ja sobie usiłuję uruchomić wyobraźnię swoją, pani redaktor, to nie sądzę, żeby, abstrahując już w ogóle od posądzenia, to jak zimą w najzimniejszym miejscu Polski w ogóle kopać, przepraszam, jakieś groby dla kilkuset osób. Znaczy, ja przepraszam, że w ogóle... Pani redaktor, tak, jak już naprawdę usiłuję sobie to wyobrazić. Więc pani redaktor... Na logikę, tak. Powiem pani szczerze, że na logikę kopanie można sobie wyobrazić w każdych warunkach, nawet przy minus 20 stopniowym mrozie. Ale panie ministrze, są też ludzie, Więc to samo pani podziela moje zdanie. Ale że dziwi się pani Ochojskiej. Co zbadać? No, dlaczego pani Ochojska użyła takiego oskarżenia wobec polskich służb? Skąd się to wzięło? Czy to jest tylko i wyłącznie jej odczucie, czy jej wiedza? Bo przecież... Czy pan mówi, że służby powinny to zbadać? Nie, to ma zbadać prokurator. Tak jak jest doniesienie, że tak powiem, Lasów Państwowych w tej sprawie, że oni zostali oskarżeni, że po to zostali zwiezieni tam na teren przygraniczny, żeby rzekomo odbierać te ciała i zakopać. Ale co ma zrobić prokurator? Wejść do lasów, przesłuchać świadków, otóż pani redaktor, przeszukiwać lasy, czy tam nie ma grobów masowych? Przede wszystkim prokurator doskonale będzie miał pełną informację i od strony służb granicznych, i od strony także Lasów Państwowych, po co ci ludzie tam byli, co w tym czasie robili. I powiem szczerze, że dla mnie tego typu przypuszczenie, kiedy mamy sytuację, że Białorusini organizują całą tę akcję, tak, i my nie wiemy, ile ofiar jest po ich stronie i co z tymi ofiarami zrobiono, zrzucanie tego na polską stronę i na nasze służby państwowe jest zwyczajnie niegodne, no i tyle. Ale to i znaczy, ja się że nie dziwię, że jest postępowanie... opinii publicznej pokazać, nie dziwi się pan tak, że jest postępowanie Nie dziwię się postępowaniu prokuratorskiemu, bo inaczej tego do końca zbadać się nie da, bo będziemy znów mówili o jakichś opiniach. Od tego są stosowne służby w państwie, żeby to sprawdziły i podały do wiadomości opinii publicznej, czy pani Ochojska ma wiedzę. Sprawa jest za poważna, tak? Oczywiście, że za poważna, bo to jest naprawdę woda na młyn propagandy i moskiewskiej, i mińskiej. No nie może być tak, że europosłanka wybrana przez polskie społeczeństwo używa tego typu oskarżeń. To pytam, panie ministrze, czy prokurator w takim razie skupi się teraz na ukaraniu pani Ochojskiej, no, kiedy będzie taka możliwość, bo chronią immunitet, czy będzie też sprawdzał, czy rzeczywiście jakieś rzeczy, o których być może opinia publiczna nie wie, straszne rzeczy, działy się w lasach przy granicy polsko-białoruskiej? Znaczy, wszyscy jak tu siedzimy, to chyba uważamy, że to jest tak absurdalne oskarżenie, żeby polscy leśnicy w masowych grobach zakopywali migrantów, że naprawdę z całym szacunkiem, jeżeli pani Ochojska ma jakiekolwiek dowody, no to powinna złożyć te dowody, powiadomić sama służby i prokuratury. To jest absurdalne. Będzie postępowanie. Dzisiaj w wydarzeniach, gdzie ludzie się boją, ja nie mówię o masowych grobach, żeby było jasne, tylko ciała tam są odnajdywane i ludzie mówią, idzie wiosna, my się boimy iść do lasu, bo możemy trafić na ciała. Tak jak w ostatnich dniach trafiono na ciała. Za każdą śmierć na tej granicy odpowiada Putin, za każdą śmierć na tej granicy odpowiada Łukaszenko i za każdą śmierć na tej granicy odpowiada te KGB czy FSB, czy jak to tam się teraz nazywa, bo oni prowadzą tą absolutnie niehumanitarną wojnę hybrydową i to oni ponoszą moralną odpowiedzialność za tragedię tych ludzi, których tutaj zwożą z nadzieją lepszego życia w Europie z Bliskiego Wschodu. Natomiast prokuratura zajmie się tymi słowami. Prokuratura zajmie się pomówieniem, prokuratura zajmie się tym hańbiącą wypowiedzią, którą pani Ochojska i oskarżeniem. Ale sprawdzać, czy natomiast, jest natomiast, pani redaktor, no to jest tak absurdalne, jeżeli pani Ochojska ma tą wiedzę, powinna o niej powiadomić prokuratura, a nie będzie teraz jeździć po lasach i szukać masowych grobów, bo tych masowych grobów po prostu nie ma, to wszyscy wiemy. Donald Tusk na przykład, lub ktoś inny z władz partii powie tak, pani posłance, nie wiem, Janina, czy po prostu jeżeli coś wiesz, to pokaż dowody, a nie mów takich rzeczy, bo działasz na rzecz Kremla, Łukaszenki i po prostu możesz zaszkodzić Polsce. No ja, pani redaktor, mogę powiedzieć dobitniej, no bo zarzekałem się, że rozmawiamy o osobie, która ma ogromny dorobek i bardzo szlachetny dorobek. Ale to już wiemy. No tak, ale dlatego mówię, że no wymagało jakiejś takiej delikatności, no ale mogę bardziej zdecydowanie powiedzieć, że ja i moje środowisko odcina się od tej wypowiedzi w sposób radykalny, żeby postawić kropkę.
To jest mocne zdanie i to rozumiem, jest stanowisko partii, tak? Tak naprawdę. No, mogę wziąć odpowiedzialność za takie stanowisko, bo to jest dla mnie oczywiste. No, nikt się z naszego środowiska nie utożsamia z takim zdaniem i z taką formułą, która została zaprezentowana przez panią europosłankę. Rozumiem i myślę, że to jest pierwsza tego typu jasna, konkretna deklaracja z państwa strony, która padła w tym programie, więc dziękuję za postawienie też sprawy, myślę, jasno i konkretnie. Natomiast chcę zapytać, panie ministrze, o inną też wypowiedź, która pojawiła się w mediach, ponieważ Sławomir Nitras, i to jest kolejna bardzo głośna i dramatyczna sprawa z ostatnich dni. Sławomir Nitras powiedział, że nie ma złudzeń, że informacja o ofiarach pedofilii ze Szczecina, chodzi o syna pani Magdaleny Filix, o świętej pamięci Mikołaja, że informacja co do danych ofiar wypłynęła z prokuratury. Sławomir Nitras mówi tak. Nie mam złudzeń, że pan Matecki, to jest wasz radny, zdaje się, ze Szczecina, wiedział o tym przed publikacją i tylko czekał ze swoimi informacjami. Nie mam złudzeń, że ta machina została uruchomiona, a pan Duklanowski, autor artykułu, był tylko cynglem, nie do końca chyba świadomym tego, co robi, bo nie jest to intelektualnie postać, która obejmuje tak skomplikowane procesy. Jak pan to skomentuje? Wie pani, to wypowiedź jest tak absurdalna, że ja mogę zacząć mówić, że nie mam złudzeń, że to pan Nitras łaził po Szczecinie i rozpowiadał, że działacz Platformy Obywatelskiej został skazany i siedzi w więzieniu za pedofilię. No to jest skrajnie głupie. Ale przecież nie, pani redaktor, to jest bardzo delikatne. Pozwoli pani redaktor. Chodzi o dane ofiar, nie, ale ja właśnie dlatego nie o tym, że ktoś został. Jest absolutnie o dane ofiar, pani redaktor. Dzieci. Kto ujawnił Duklanowskiemu dane dzieci? To jest takie pytanie. Już mówię, pani redaktor. To jest tak trudna, skrajna sytuacja. Wszyscy współczujemy rodzinie. I to jest oczywiste dla każdego. Natomiast przy śmierci, przy tragedii, robienie z tej śmierci i z tej tragedii działań politycznych, to jest coś najbardziej tragicznego. I jeszcze raz powtórzę, popatrzmy na fakty. Jakie były fakty? Fakty były takie, że ten człowiek został aresztowany we wrześniu 2020 roku, czyli co najmniej od września 2020 roku ten pedofil z Platformy siedział w areszcie i o nim prokuratura, najpewniej szczecińska, bo miejscowa, wiedziała. Później mamy pierwszą połowę 2021 roku, kiedy była pierwsza instancja, czyli i prokuratura, i sąd wówczas wiedział. I później mamy drugą instancję w drugiej połowie 2021 roku. I wówczas oczywiście sąd prowadził postępowanie, fachowo nazywa za zamkniętymi drzwiami, w trybie niejawnym, po to, żeby chronić ofiary, to jest dla każdego oczywiste, ale orzeczenia są w trybie jawnym. Następnie mamy pytanie dziennikarza skierowane w grudniu 2022 roku do sądu o ten wyrok. Dlaczego ten człowiek... Na ogłoszeniu wyroku cały, nikogo nie było. Ale proszę poczekać. Pan też bardzo długo mówił w pierwszej części. Fakty tutaj są bardzo... zamilknie lepiej w tej sprawie. Niech pan też zamilknie, panie pośle. Fakty są takie, ale panie redaktor, proszę mi dokończyć. Ja tylko chcę powiedzieć, że nie było nikogo na ogłoszeniu wyroku i nadal nie wiadomo... Pan Nitras mówi, że prokuratura, skąd Duklanowski wiedział, ale widziała pani, jak redaktor, się nazywają nie, ofiary? Widziała pani tą samą. Po pierwsze, cały Szczecin o tym huczał i to jest tajemnica Poliszynela. Po drugie, Duklanowski, czy ten dziennikarz, jeżeli mamy do czynienia z pracownikiem, działaczem Platformy, pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Zachodniopomorskiego, który wiem, siedzi, kim jest pedofil, który siedzi, ale chyba nie który wiemy, siedzi kim w areszcie. No, ale co do ofiar, pani redaktor, nie wiem, to wymaga zbadania. Natomiast nie, powtórzę, redaktor. Dziennikarz zapytał się w sądzie i sąd udzielił informacji o skazanym, o tym mówił prezes sądu. O skazanym i o wyroku, ale nie o wyroku, ale nie i przekazał, w jakim wieku była ofiara. To znaczy, i w ten panie sposób dziennikarz zweryfikował swoje informacje. Natomiast jeżeli prokuratura tak długo o tym wiedziała... Nie, ale to są insynuacje. Jeżeli prokuratura tak długo o tym wiedziała, to z całym szacunkiem, ale już naprawdę pan Nitras i Platforma mają tyle w tym racji, co ja mówiąc, że to Nitras o tym rozpowiada. Krótkimi zdaniami. Nie wierzę wam, że współczujecie matce i rodzinie, ale to jest bzdura, dlatego że zrobiliście sobie z tej tragedii przedmiot walki politycznej. Jesteście w tej kwestii niemoralni. Po drugie, chcę powiedzieć, sytuacja, jeżeli chodzi o pierwszą część tego dramatu, czyli złapanie pedofila i skazanie i utajnienie, zadziałała prawidłowo. Tutaj nikt nie ma wątpliwości co do tej pierwszej części. Problem polega na tym, że ujawnione zostały przez Radio Szczecin informacje, które w prosty sposób doprowadziły do rodziny
pani posłanki Magdaleny Filiks i do świętej pamięci Mikołaja. Przecież to poseł Platformy o tym mówił w telewizji publicznej, który i kłamiecie, i to jest kłamstwo. Ale mówił o tym poseł Platformy. I to jest kłamstwo. Kiedy już wszyscy wiecie, no i dlatego nie wierzę wam, że współczujecie. Jesteście absolutnie wyzuci z jakichkolwiek moralnych kwalifikacji. Ja uważam, że ponieważ to jest kłamstwo, bo to jest kłamstwo, cała Polska słyszała i widziała, że dzień wcześniej doprowadziliście informacyjnie do ujawnienia danych. W bardzo łatwy sposób było natrafić na dane rodziny, dlatego że z Platformy Obywatelskiej jest tylko jedna posłanka i ona ma w tym wieku. Ale zdjęcie wrzucił, ale rzeczony pan Matecki wrzucił zdjęcie 29. A do tego wszystkiego, pani redaktor, bo mówię tutaj o odpowiedzialności mediów publicznych, a do tego wszystkiego prawdą jest to, co mówi poseł Nitras, Sławomir Nitras. Oczywiście tak miało to miejsce. Ale to znaczy, co jest prawdą, że prokuratura ujawniła? Prawdą jest to, że środowisko i ludzie powiązani w różny sposób, pośrednio, bezpośrednio ze środowiskiem PiS-u, z Radiem Szczecin, ujawnili te informacje, które w prosty sposób doprowadziły. Ale o tym również pani redaktor mówi. Najgorsze jest to, że brniemy tutaj w jakieś szczegóły, a prawda jest taka, że media publiczne i PiS zaatakował posła Platformy Obywatelskiej, który tylko komentował i oceniał. Nie można drugi raz ujawnić informacji, które raz już zostały ujawnione, dlatego że wcześniej Radio Szczecin je ujawniło, a poseł Piotr Borys został zaproszony do programu, żeby oceniać i komentować sytuację, która została ujawniona. Dlatego, że teraz rodziny, które mogą mieć obawy przed ujawnieniem, że dziecko padło ofiarą pedofilii, bo się będą bały, że za jakiś czas się po prostu cała Polska dowie, kto jest taką ofiarą. Otóż, pani redaktor, myślałem, że jednak wiceminister sprawiedliwości odpowie na pani pytanie i na tę tezę postawioną przez posła Nitrasa. Nie ma odpowiedzi, jest atak na konkurencję polityczną. Nie powiedziałem, że to jest bzdura, pan poseł nie słuchał. No właśnie, pan się nie odniósł do tego, czy Ministerstwo Sprawiedliwości wie, czy to prokuratura, czy sąd, skąd jest ten przeciek? Prokuratura nie ujawniała tej informacji. Pan nie słyszał. Prokuratura nie ujawniała takiej informacji. Ciąg zdarzeń medialnych i w mediach społecznościowych i w telewizji publicznej i także w radiu publicznym jest jasny i logiczny. Tak, każdy normalnie myślący człowiek jest sobie zdanie odtworzyć, skąd to pochodziło. I teraz ja oczekiwałem od pana, że pan rzeczywiście powie nam tutaj i że temat zostanie zakończony. Nie, wy dalej. Gdyby pan słuchał, to pan usłyszał, panie pośle. Powiedziałem, że prokuratura tych spraw nie ujawniła. Panie ministrze, odrobinę wychowania. Przed chwilą ta tabusza władzy panu uderzyła do głowy. Odrobinę wychowania. Jeśli pan mówił, ja siedziałem, milczałem, słuchałem. Ale pan powiedział, Starałem się analizować to, co pan mówi. Pan poseł nic nie powiedział, a mamy sytuację, w której doszło do tragedii. I ja oczekuję, że skoro tak aktywnie gonicie i ścigacie pedofili, którym nadajecie, że tak powiem, tabliczkę Platformy, to ścigajcie tak samo swoich. Oczekuję, że w taki sam sposób będziecie za chwilę ujawniać informacje i opinię publiczną epatować tym. Na litość boską, w kampanii nie używa się pewnych rzeczy i powinniście to wiedzieć. I ofiar do prowadzenia kampanii politycznej nie można użyć. To jest haniebne i powinniście się z tego wycofać i za to przeprosić. A to znaczy, co się powinno teraz wydarzyć pana zdaniem po tych oskarżeniach ze strony posła Nitrasa, które też są bardzo mocne, tak? Bo nakierunkowują na źródło przecieku. Więc co się powinno, panie... Nie ma złudzeń. Jeśli pan Nitras mówi nieprawdę i pomówił prokuraturę, no to niech prokuratura pozwie pana Nitrasa o zniesławienie, o naruszenie dóbr osobistych. Niech prokuratura pozwie. Dlaczego tego nie robicie? Pozwijcie. Panie pośle, my brniemy w sprawy absurdalne. Ja przekazałem, jakie są fakty. Fakty są takie, że prokuratura wiedziała o tej sprawie co najmniej od września 2020 roku. Czy pana wiedza wynika z pana przekonania, czy było prowadzone jakieś postępowanie
żeby wyjaśnić. Nie, ja nie jestem prokuratorem, pani redaktor, to prokuratura ma wiedzę w tym zakresie. Ale prokurator generalny jest ministrem sprawiedliwości. No tak, ale ja jestem zastępcą ministra sprawiedliwości, nie jestem wiceprokuratorem generalnym. I w związku z tym ja mogę powiedzieć jedno, znaczy jednoznacznie fakty pokazują, że żadnego przecieku z prokuratury nie było. Mówienie takich rzeczy to jest właśnie taniec. Co na to wskazuje? No, sekwencja, o której mówiłem. Sekwencja, od kiedy prokuratura wiedziała, czy z prokuratury był przedtem przeciek, czy z sądu, który tą sprawą się zajmował. Nie było. Więc pani redaktor, w sądzie było pytanie i z sądu była odpowiedź. I takie są fakty, o tym mówił prezes sądu na konferencji, prasowej. I nie prawda jest taka, że stała się straszna tragedia i robienie teraz tego polityki to jest sprawa haniebna. I pan Witczak, bo będziemy kończyć. Ja tylko powiem krótko. To jest taka hańba dla waszego środowiska dla was politycznego, to jest hańba teraz, panie szeroko rozumianego, której nie znyjecie żadnymi kłamstwami. Nie, zamiast uszanować śmierć dziecka, to wy robicie na tym politykę. To jest hańba. I odpowiecie, i osoby, które ujawniły te dane, odpowiedzą w przyszłości prawnie, dlatego że tragedia jest efektem ujawnienia danych, dlatego że Mikołaj odebrał sobie życie, dlatego że został oblany hejtem, zaszczuty i dwa razy przeżył dramat. Wtedy, kiedy go skrzywdził pedofil i przeżył tragedię drugi raz, kiedy ujawniono dane. Panie ministrze, gdybyście chcieli tę sprawę potraktować, a nie rozwijać jej politycznie, to w dniu śmierci... My rozwijamy ją politycznie, panie pośle, z całym szacunkiem, ale... pogrzebu tego młodego człowieka telewizja publiczna w tej sprawie powinna milczeć. A co telewizja publiczna robiła? Oskarżała konkurencję polityczną o to, że to ona ujawniła kłamliwie, i ona spowodowała. Kłamliwie oskarżała. Bardzo dziękuję za dyskusję. Wystarczyło milczeć, naprawdę nic więcej. Marek Sawicki, PSL, Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. I pan Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości Solidarnej Polski, eksperci. Po przerwie z pytaniami. No też nie zdążyłam panów o niepełnosprawnych w Sejmie na przykład zapytać, bo to jest sprawa, która nie ma swojego rozwiązania. Wrócimy do tych także tematów za kilka minut. Za waszych czasów. Dziękuję panowie serdecznie, a państwa proszę o pozostanie z nami. Wydech przerdywiały. Sam jak pan zobaczy. Praca bez odpowiednich narzędzi w firmie jest bez sensu. Otwórz firmę z mBankiem i zyskaj konto z pakietem narzędzi dla firm. mBank. Przedsiębiorco, zyskaj. Teraz możesz oszczędzić nawet 2200 zł przez 2 lata. John, you know what they did to my son. I need to stop this man. You are the man who knows all about people like me. You can't help John. I'm still a cop. Not anymore. Stand down or tactical unit will shoot you dead. Funny that I get him before you get me. Make it 50. Dzień dobry, ja w sprawie energii odnawialnej. A hasło pan zna? Jakie hasło? Świstaki lubią wiatraki? Oczywiście, że znam. Musi pan je powiedzieć. Świstaki lubią wiatraki. Żbiki podziwiają fotowoltaiki. Proszę was, proszę tam. A łasice szanują wodne prądnice. W PGE mamy wszystko. Elektrownie wodne, wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. Będę szczery. Co jest lepsze niż 4? W paczce lepiej się tworzy. W paczce lepiej się waży. W paczce więcej twarzy marzy. Bo nie ma to jak na zimę paczka pełna ży. Żywiec. Chce się ży. Znowu bym coś zjadł. Od Mążechy? Z Polski? Kamarosy dla wszystkich! Sekonski dla każdego! Znowu bym coś zjadł. O, będzie mizeria. A skąd wiesz, co zrobić, żeby była taka pyszna? Od twojej mamy. To ona przekonała mnie, że podstawą jest najsmaczniejszy jogurt. Primo. Pokazała mi, że najlepsze ogórki nie wyglądają idealnie. Świeży koperek pachnie ogrodem, a dojrzałe cytryny łatwo wycisnąć jedną ręką. No i ten idealnie kremowy jogurt. Nasza mizeria smakuje primo. Zot Primo. Smakuje primo. Czasami drobne zmiany prowadzą do spektakularnych efektów.
Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Madagaskar. Byłem. Grand Canyon. Byłem. Na wakacjach. Spitzbergen? Przejazdem, ale byłem. A we wnętrzu ziemi, kolego, byłeś? Czy bliżej, czy dalej, jesteśmy na ty. Kiedy ja zmienia się w my, wiele wokół nas też się zmienia. Wtedy z pomocą przychodzi pożyczka gotówkowa Banku Millennium. RRSO 12,83%. Z nią łatwo zrealizujesz nawet największe plany. Bank Millennium. Skąd to Wi-Fi? Z Wektry. Jest Wektra? Jest Wi-Fi. Ty też wypełnij cały swój dom internetem światłowodowym od Wektry. Teraz z HBO Max w prezencie nawet przez 6 miesięcy. Zamów pod 601-601-601. Kmelowe Mistrzostwa Świata. Kategoria Balans Smaku. Ruszyli! Siatecki realnie równoważy smak. Jest już na szczycie i... Tak! Wygrywa najlepszym smakiem! Siatecki. Mistrzowski chmel. Wyborne piwo. Dla spragnionych niespodzianek Somers Bima. Owocowe rozwiązanie. Otwórzcie się na to, co orzeźwiające i delektujcie tym, co lubicie najbardziej. Spróbuj smaków Somers Bee. KFC już w ten wtorek. Zamów wtorkowy kubełek za jedyne 19,95. Super oferta. Aż 14 kawałków chrupiącego kurczaka tylko 19,95. Wpadaj na pysznego kurczaka we wtorek w KFC. Znajdź swoją historię. Bułgaria. Znajdź i udostępnij. Czy kochasz Niszki Izbę? O tak, ja kocham je. Na samą myśl o stracie szczawnica trafia mnie. Więc do linii 4 dzwoń i zniżki swe chroni z OCAC. Ochroń swoje zniżki w link 4. Dbanie o bezpieczeństwo? Nie macie sobie równych. I to właśnie dla Was w aplikacji Mojej ING jest strefa bezpieczeństwa z dodatkowymi innowacyjnymi zabezpieczeniami. Nowość. Weryfikacja behawioralna. Róbcie swoje bezpiecznie. W Tiguanie Twoje codzienne podróże stają się bardziej ekscytujące. Poznaj nowoczesne i niezawodne technologie Volkswagena. Tiguan. Twoja codzienność. Nasze technologie. Prawie nowe espadrille. Do śmietnika? Ulubione Snickers. Do wyrzucenia. Najwygodniejsze bodki. Mam je wyrzucić? Grzybica paznokci lub stóp powoduje, że w butach pozostają zarodniki grzybów, co może prowadzić do ponownego zakażenia. Nie wyrzucaj butów, tylko sięgnij po Mycofast. Spray do stóp i obuwia. Mycofast działa grzybobójczo i przeciwbakteryjnie. Eliminuje także nadmierne pocenie się stóp i ogranicza powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Mycofast Spray. Grzyby znikają, buty zostają. Wybierz suszarkę Electrolux Perfect Care w klasie energetycznej A+++ i oszczędzaj do 68% energii przy każdym użyciu. Kup wybrany sprzęt AGD Electrolux, zarejestruj zakup, a my zapłacimy Twoje rachunki. Nawet do 2500 zł. Infekcja intymna? Działaj od razu. Genoxyn Optima usuwa objawy i leczy już w 3 dni. Genoxyn Uno leczy już 1 kapsułką. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kruche ciastko, słodki karmel, naturalne bakalie, wyrazista czekolada. Razem tak dobrze się zgrywają. Jeżyki. Najeżone bakaliami, najeżone doznaniami. Poznaj nowe jeżyki kulki. Darmowa dostawa w marcu. Z KFC. Domino's Pizza i Koku Sushi. Zamów teraz.
Przezroczyste nakładki Dr. Smile wyprostują Twoje zęby. Skuteczne leczenie i szybkie rezultaty zawsze pod opieką dentystów i ze wsparciem w aplikacji Dr. Smile. Zarezerwuj teraz na drsmile.pl. Co trzeba zrobić, żeby być do przodu o 2000 zł? To proste. Wystarczy być głową rodziny, tak jak Ania. Albo jak Tomek, inspiracją dla innych. Jak Robert, mieć gospodarstwo rolne. Lub jak Andrzej, mieć dużą rodzinę. Bo niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, korzystasz z rządowej tarczy solidarnościowej, która zmniejsza Twoje rachunki za prąd. Więcej informacji na ten temat udzieli Ci Twój sprzedawca energii. Sercem świąt jest radość. Sercem przeżywania jej razem jest pyszna babka upieczona z Basią. Basia, kiedy pieczesz z sercem. Nadszedł już czas. Czas na Sky Showtime. Nowa platforma streamingowa. Filmowe hity. Seriale na wyłączność. Produkcje światowych wytwórni. Czas na Sky Showtime. Chcesz szybciej pozbyć się zaparcia? Proponuję tabletki lub czopki Dulcobiz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Na Wielkanoc także dorośli marzą o czekoladzie. Odkryj magiczny świat Ferrero Rocher. Kruchy, delikatny, chrupiący. Świętuj Wielkanoc z rodziną Ferrero Rocher. Ferrero Rocher, twórca magicznych chwil. Każdy z nas oszczędza! Tyle oszczędności dzięki Kaufland Card? Kupuj tanio! Każdy z nas oszczędza! Odbieraj ekstra kupony i specjalne oferty na zakupy i oszczędzaj! Każdy z nas oszczędza! Zbieraj punkty na zakupach i wymieniaj je na super korzyści! Każdy z nas oszczędza! Dołącz do Kaufland Card i oszczędzaj więcej! Ściągnij aplikację lub odbierz kartę w swoim sklepie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ja polityków znam jak zły long. Wyraziste poglądy. Napłynie tych pieniędzy emerytów na rynek i będzie inflacja wyższa. Inflacji nie powodują emerytury. Odmienne stanowiska. Poglądy mamy na antypodach, ale lubię bardzo z panem rozmawiać. Bo pan słucha. Staram się. Punkt widzenia. Od poniedziałku do piątku o 17.30 w Polsat News. Franek potrzebuje opieki 24 godziny na dobę. Porażenie mózgowe pewnie nigdy nie pozwoli mu zrozumieć, co to są procenty, jak jego rówieśnikom w szkole. Ale ja wiem, ile znaczy 1,5% dla Franka i całej naszej rodziny. To ulga dnia codziennego, rehabilitacja i szansa na lepszą przyszłość. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Rozlicz się sercem i przekaż 1,5% podatku Fundacji Polsat. Jesteśmy i tak naprawdę już dyskutujemy z kolejnymi gośćmi. Paweł Piskorski, Stronnictwo Demokratyczne. Dobry wieczór. Doktor Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak sobie myślę, też patrząc na emocje te polityczne z pierwszej części, że to jest dopiero marzec, wybory w październiku. W jakiej rzeczywistości właśnie, jeśli patrzymy na ten poziom emocji, będziemy coraz bliżej wyborów. I to jest kilka takich tematów, które grupują w tej chwili emocje ludzi. I ja bym postawiła pytanie o to, jak to jest w tym momencie, że kiedy politycy tak bardzo zasadniczo opowiadają się za wartościami, mówiąc bronimy papieża i bronimy świętości papieża, bo to uderza w podwaliny w ogóle społeczeństwa, no to jednocześnie tak, są w Sejmie niepełnosprawni, którzy niespecjalnie właśnie chyba bardzo się politycy nimi przejmują, chociaż mówią, że się przejmują. Na ingresie biskupa w
w Gliwicach na ingresie biskupa Odera był obecny arcybiskup Gołębiewski ukarany przez Watykan za tuszowanie pedofilii. Więc jaki to jest, na przykład jaki to jest, może Paweł Piskorski, sygnał dla ofiar pedofilii, jeżeli dzieją się takie rzeczy? To bardzo wiele tutaj wątków na raz, ale to zacznijmy od Gołębiewskiego. No to jest oczywiście fatalny sygnał, który daje Kościół w tym moim zdaniem bardzo istotnym dla niego momencie, w którym sprawa Jana Pawła II, bardzo symboliczna, bardzo ważna też dla wielu Polaków, bo to dla mnie też Jan Paweł II był nie z motywacji religijnych, tylko dlatego, że uważam go za bardzo ważnego Polaka i osoby, która bardzo wiele zrobiła dla Polski w tym czasie. To są sprawy ważne i Kościół w tym momencie powinien dawać wyłącznie pozytywne sygnały. No sygnały jakiekolwiek lekceważące, na przykład kary związane z pedofilią nałożone przez Watykan, bo nie przez jakąś tam komisję, tylko przez Watykan. To, że te kary się lekceważy, to jest fatalny sygnał, bardzo zły sygnał, co nie zmniejsza moim zdaniem nie pomniejsza tego zjawiska, że sprawa obecności dyskusji o Janie Pawle II będzie istotniejsza w tej kampanii niż dyskusja dotycząca nieprawidłowości w Kościele, na której ja uważam, że jest tylko jedno rozwiązanie, czyli bezstronna komisja historyków, którzy by się tą sprawą metodologicznie poprawnie zajęli, a nie walczących ze sobą stron politycznych, a nawet dziennikarskich, bo też nie zawsze dziennikarze dysponują, nazwijmy to, warsztatem historycznym, który pozwala na sprawdzenie, gdzie jest najbliżej prawdy. No tak, ale mamy oświadczenia hierarchów, którzy mówią, mówili w niedzielę do wiernych w wielu kościołach, myśmy tę sprawę zbadali, koniec, kropka, tam nic nie ma i to są oskarżenia esbeckie. Z drugiej strony episkopat wystosował oświadczenie, że ta sprawa wymaga tak dalszego zbadania. Ale chcę wrócić do tego jednak symbolu, jakim było pojawienie się arcybiskupa Gołębiewskiego, ponieważ powiedzmy, o co chodzi. Chodzi o ukrywanie okropnej historii księdza Kani przez długie lata, który został skazany, który był przenoszony z parafii na parafię, gdzie dalej molestował dzieci, po prostu robił rzeczy absolutnie obrzydliwe, o czym, jak się okazało, biskup Gołębiewski wiedział i nic z tym nie robił przez wiele lat. Tak, znaczy tutaj jest, znaczy to jest tym bardziej też symboliczne, że to było na ingresie biskupa Odera. To jest, przypomnę, ksiądz, który był postulatorem w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła. Tak. I w związku z tym to naprawdę jest jakby taki szczególny też osoba, no w sposób szczególny też, jakby można powiedzieć, związana z rolą i z kultem i ze świętością Jana Pawła w Kościele katolickim. No bo on był postulatorem, to była osoba, która jakby zbierała te wszystkie różne dokumenty, różne świadectwa i ona jakby no, przedstawiała, prawda, w Watykanie i to jest tym bardziej moim zdaniem rzeczywiście, ja jestem po prostu zdziwiony, że arcybiskup, ten Gołębiewski, który został odsunięty i w takim, no, nazwijmy to, pojawił się na takiej uroczystości, no to jest zaproszony, fakt. To jest bardzo duży błąd i rzeczywiście z uroczystości, która mogła mieć właśnie ta specjalna relacja między biskupem Oderem a Janem Pawłem II, no to oczywiście medialnie w tej chwili nie ma co ukrywać, to pojawienie się arcybiskupa Gołębiewskiego niestety ten wizerunek i tą uroczystość popsuło. Natomiast chcę powiedzieć, że episkopat wydał oświadczenie, że to było złamanie obowiązującego nakazu kościelnego i że w zasadzie nie ma jak wyegzekwować teraz. Od hierarchy też mówi episkopat takiego zakazu. Czyli są zakazy i są kary, do których ukarani mogą się nie stosować, bo nie można nic zrobić, żeby się do nich zastosowali. De facto to słyszymy. Znaczy tutaj jest jakby, no oczywiście pewne powinno być poczucie też odpowiedzialności i przyzwoitości. No osoba, która wie, że jest w taką, ma karę w taką, a nie inny wymiar, właśnie zakaz pojawienia się publicznie na tego typu, prawda, mszach czy uroczystościach, no powinna jakby tym bardziej patrzeć w interesie całego Kościoła, prawda. W związku z tym ja tu jestem naprawdę bardzo zdziwiony. Natomiast wracając do kwestii Jana Pawła i w ogóle tej całej dyskusji, jak ona się w kategoriach politycznych może przełożyć. Ja powiem tak, że
że się nie zdziwię, że wybory odbędą się 15 października w dniu papieskim, który co roku jest dzień papieski w Polsce, prawda, w październiku. Ja myślę, że możemy być bardzo, nie zdziwię się, że ten termin zostanie właśnie tak ustalony, że 15 października tego roku w dniu papieskim też będą w Polsce wybory. No tak, ale jeżeli pan tak mówi, to by znaczyło, że ta kwestia będzie wykorzystywana politycznie, bo wstawienie takiej właśnie, ustalenie takiej daty jest już celowym. No tak, ale ta kwestia, znaczy moim zdaniem powiem tak, ta kwestia już jest polityczna, to znaczy ona już jest tak w tej chwili nabrała takiego wymiaru i moim zdaniem opozycja ma problem, to znaczy generalnie już widać, że opozycja ma problem, opozycja w tej kwestii jest bardzo podzielona, lewica, prawda, idzie do ściany, bo są postulaty, że no... Części lewicy, żeby, prawda, odbierać ulice i tak dalej. W samej Platformie też widzimy, że no była próba jakby ustawienia się troszeczkę z boku w sprawie, prawda, ta słynna uchwała w Sejmie. Natomiast to kompletnie jest kompletne zamieszanie. Także ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość w kategoriach też i politycznych widać, że tutaj jest konsekwentne. W związku z tym ta kwestia, pytanie, czy ona do października aż będzie tak gorąca. Właśnie o to chcę zapytać. Leszek Miller napisał, że na tej sprawie nasz obóz polityczny może parę punktów procentowych stracić. Nie wiem, jak teraz Leszek Miller definiuje swój obóz polityczny, bo to jest osobna... No ja rozumiem, że jest eurodeputowanym jednak z list koalicji, w związku z tym chyba tak definiuje. Czyli tak definiuje się jako platformę. Nie kocha chyba pana przewodniczącego Czarzastego wedle mojego oglądu sprawy, tak, więc... Dobrze, więc oprócz wątku Leszka Millera, to tak, z całą pewnością ta kampania będzie się rozgrywała na paru płaszczyznach. Jedną z nich będzie ta płaszczyzna, którą stara się PiS wybudować po upadku tego dawnego podziału Polska Liberalna, Polska Solidarna. To już jest nieaktualne, bo wszyscy zdezerterowali z tej Polski Liberalnej niestety. I PiS buduje nowy podział teraz. I elementem tego podziału jest to, że my, mówi PiS, jesteśmy za Polską tradycyjną, Polską rodziny, Polską wartości, których elementem jest Kościół. I to im się idealnie wpisuje w tą retorykę, bo ci drudzy to są ci, którzy stanowią dla tego zagrożenie. Chcą wprowadzić jakieś związki homoseksualne, LGBT, chcą papieża wyrzucać z naszej świadomości i tak dalej. Więc dla propagandy pisowskiej, to jest jeden oczywiście z wątków, nie jedyny, który będzie w kampanii, ale w tej warstwie ideologicznej, to dla PiSu był taki prezent, ja oczywiście nie wierzę w żadne teorie spiskowe, ale to był po prostu prezent. Dla skrajnej lewicy to też jest prezent, dlatego że jej dostaje ta skrajna lewica napędu i mówi tak, no potwierdzają się nasze zarzuty, trzeba zdejmować tabliczki. Czyli problem ma środek, obalać czyli pomnik. Platforma. Platforma, PSL ma dramatyczny problem. Nie wiem, PSL się zachował, wydaje mi się, stosunkowo racjonalnie, bo... Była szybko delegacja przed krzyż, papieski, składanie tak, kwiatów, ale własna uchwała. Jedyne, co można w tej sprawie mądrego zrobić, to zejść z tej dyskusji jako tematu politycznego, ja wiem, że to trudne, na tą merytoryczną, czyli naprawdę jedyny, kto poważnie, to nie jest zamknięte, tak jak mówi Kościół. Problem pedofilii w Kościele nie jest zamknięty, ale nie powinien być rozstrzygany ani przez Komisję Episkopatu, bo ona będzie w jedną stronę dążyła, ani przez jakieś dziennikarzy, którzy nie stosują warsztatów. Jeszcze raz mówię, jakby Platforma poszła w kierunku komisji fachowców, historyków, którzy bezstronnie po wyborach to rozstrzygną, moim zdaniem to było jej jedyne wyjście, a ona w to nie poszła. No tak, a lewica teraz mówi, no fajnie, Donald Tusk, który takie hasła lewicowe nam podkrada, mówi, że wprowadzi a to związki partnerskie, a to aborcje do 12 tygodnia, a nie potrafią tutaj jego posłowie powiedzieć, niech mowa będzie wasza tak, tak, nie, nie, w sprawie uchwały sejmowej. I kto jest teraz prawdziwą lewicą, mówi lewica, tak? Tak jest, znaczy tutaj jest, to jest już taki chwyt, który Donald Tusk stosuje. Często się można powiedzieć, że to jest taki chwyt, który stosowała przez wiele lat Angela Merkel w kampaniach niemieckich. To znaczy ona brała elementy z programów innych partii i tam jej zarzucali, że ona czasami brała elementy z programów SPD lewicowych. Zielonych na przykład. Zielonych, ale też brała FDP, czyli Wolnych Demokratów. I tutaj już to możemy, zauważyć. To znaczy tak, z jednej strony mamy, prawda, głośne bardzo hasło mieszkaniowe. Prawda, Donald Tusk wystąpił, że mieszkanie, prawda, jest prawem, nie towarem. No to jest po prostu partia Razem lewicowa, która wniosła, dokładnie, w czystym wydaniu. Tak. Czyli to jest z jednej strony, ale z drugiej strony mamy o przedsiębiorcach teraz, prawda, w ostatnich dniach. I to jest dokładnie już Kosiniak-Kamysz powiedział, no zabrano nam nasze elementy programowe, prawda, te firmy jednoosobowe, samozatrudnienie, ZUS i tak dalej. Czyli tak,
w polityce pojęcie kradzieży politycznej, kradzieży programowej praktycznie nie istnieje. To znaczy często jest tak, że kto jest silniejszy, kto jest mocniejszy, kto ma większą siłę oddziaływania, jak nawet bierze temu maluchowi politycznemu, to on z tym programem wygrywa. I tutaj dokładnie Tusk w tej chwili stosuje taką taktykę. To znaczy wybiera te różne fajne kawałki z programów innych partii opozycyjnych, wkłada je, dokleja je do programu Koalicji Obywatelskiej i z tym nie idzie. Nie tracąc wiarygodności? Z tą jedną różnicą, bo całkowicie się z tobą zgadzam, z tą jedną różnicą, że nagle się wydarza tak, że pojawia się reportaż dotyczący pedofilii i krycia jej przez papieża i cała ta logika ustawiona, robimy patchwork, bierzemy co nam się podoba z różnych programów i pokazujemy się jako wspaniali i błyskotliwi i nagle mu się to rozwala, bo nagle w tej sprawie, w Platformie jest tak głęboki podział. Jedni przecież w Platformie mówią podobnym językiem krytyki. No przecież Barbara Nowacka, gdyby mogła, to pewnie by zagłosowała przeciw tej uchwale. Absolutnie. A z drugiej strony mamy osoby, nie będę wymieniał. Z drugiej strony posłanka Joanna Fabisiak zagłosowała tak jak prawica, prawda? Która zawsze głosuje tak jak prawica. To jest jeszcze ta stara Platforma budowana skrzydłami, szeroko. Tak? To się będzie pogłębiało, bo to jest temat, który jest wyjątkowo dla Platformy niewygodny. Ale czy panowie, kończąc ten wątek, bo chcę jeszcze parę rzeczy zapytać, czy panowie uważają, że to będzie, mówiąc już naprawdę bardzo brzydko, grzało politycznie do października? Nawet jeżeli pan mówi, że 15 października nie zdziwi się, bo już słyszałam takie teorie, że to będą okolice Dnia Papieskiego. Czy to będzie na tyle emocjonowało wyborców, szczególnie też młodych, którzy, mam wrażenie, będą znaczyli bardzo wiele w tych nadchodzących wyborach? Moje zdanie jest takie, że coś w tej sprawie się jeszcze wydarzy. Bo jeśli by się nic już więcej nie wydarzyło, to sprawa przygaśnie. Ona będzie wtedy przypominana. A pamiętacie wiosną tego roku? Ze strony zainteresowanej tym. Czyli albo będzie jakaś prowokacja, pomnik zostanie obalony Jana Pawła II z jednej strony, albo będzie jakieś wydarzenie z drugiej strony. To mocna teza. To są bardzo ważne wybory i uważam, że wszyscy walczą w pewnym sensie o przeżycie w tych wyborach. I uważam, że jeśli coś jest tematem nośnym, a to jest temat nośny, przynajmniej dzisiaj, to będzie tematem, do którego siły polityczne poza Platformą będą szukały sposobu, jak wrócić. Jest tak, że jak się ludzie o coś kłócą w internecie, w różnych grupach wiekowych, to jest to rzeczywiście nośne. Tak, a kłócą się kolejny dzień. W kategoriach jakby politycznych, analizując to, opozycja szeroko pojęta ma problem z tym tematem, natomiast Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, w kategoriach wartości, kategoriach kampanii, złapał wiatr w żagle. W związku z tym teraz mamy pytanie, na ile ta kwestia będzie obecna. Moim zdaniem ona cały czas jednak do końca kampanii będzie obecna, natomiast oczywiście ona nie będzie cały czas tak jak teraz. Ona pierwszy raz się pojawiła, prawda, kilka dni, jakby żyjemy tym. Natomiast ona równoległe będzie koło innych tematów, które będą szły przez całą kampanię. Kwestia Jana Pawła, w ogóle właśnie tej podziału, bo ja stawiam tezę, że tamten podział, o którym mówił Paweł Piskorski, to ten nowy podział, który się kształtuje, to będzie podział na obóz Polski suwerennej, wolnej, niepodległej i właśnie patronem tego obozu będzie Jan Paweł II i będzie ten drugi obóz Polski niesuwerennej, prawda, podporządkowanej na przykład Brukseli czy polityce niemieckiej. Niemcom, bo Bruksela nie robi takiego wrażenia. W związku z tym w tym scenariuszu naprawdę Jan Paweł II jako patron tego obozu niepodległościowego myślę, że będzie. To są dosłownie dwie minuty, w trakcie których chcę dopytać, co Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki zrobi z aferą w NCBR-ze, czyli z uwłaszczaniem się, jak czytamy, Partii Republikańskiej na milionach, które miały być przeznaczone na rozwój, badania, na wspaniałe projekty, które będą pchać Polskę do przodu. Pan Paweł Piskorski. Ja powiem bardzo króciutko, co mi się wydaje, że on powinien zrobić. On powinien być bardzo brutalny w sankcjach. Powinien powsadzać tych ludzi, powyrzucać ich z list, z partii, ponieważ to jest afera nie do obrony, a wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem kampanii PiSu będzie prawdziwe albo nieprawdziwe ujawnianie afer po stronie platformowej, afer sprzed lat. W związku z czym
przy tak ważnym priorytecie dla tego w kampanii pisowskiej on powinien być bardzo brutalny teraz, ale nie wygląda tak, na to. Ale bo co już, z większością w takim bo, razie? No, większość w miesiącach wakacyjnych, zresztą PiS pokazywał nieraz, że ma wyjątkową zdolność pozyskiwania pojedynczych posłów, wybierania, więc to nie jest tak istotne. Kluczowe rzeczy typu pieniądze z Brukseli się i tak nie wydarzą. To już nie potrzeba mieć. Nie będzie KPO przed wyborami, pewnie o to już nie ma co pytać. Oczywiście. W związku z czym inne rzeczy, na którym zależy, typu wiatraki, nie wiatraki, no to są rzeczy, które już nie są tak istotne. Natomiast to, czy oni rozgrzeszają, wybielają, zasypują aferę, w której ktoś chce wziąć dziesiątki milionów złotych na osobę, która ma 10 dni firmę, no to 4 czy 6 lat. Tak jest, no to naprawdę się nie da bronić. Znaczy tak, znaczy jest w kategoriach politycznych, jest próba załatwienia tej sprawy przez dymisję ministra Żalka, natomiast ja uważam, że ta sprawa będzie dalej szła. To znaczy już widać, że Adam Bielan jako przewodniczący partii tej republikańskiej, on ma problem. Widać, że już dochodzi do tego, że on w swoich wystąpieniach wskazuje konkretnych, prawda, lobbystów. Ale tam były podziękowania dla niego przecież. Czy tak, ale też wskazuje konkretne osoby z imienia i nazwiska, które jakby stoją za tym, a te osoby już też jakby zaczynają medialnie, można powiedzieć, walczyć, bronić swojego wskazywać jego. W związku z tym myślę, że to jest sprawa, która będzie miała dalszy ciąg i tutaj możemy oczekiwać w najbliższym czasie wysypu bardzo dużych rewelacji na ten temat. Którymi być może się będzie chciała, znaczy no, pewnie będzie się chciała posłużyć opozycja, biorąc pod uwagę, że też ma tutaj swoje... Wszyscy się będą chcieli tym, również prokuratura pana Ziobry będzie się chciała tym posłużyć. O, i tym kończymy. Bardzo panom dziękuję. Paweł Piskorski, Stronnictwo Demokratyczne i dr Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Debata dnia. Tak wyglądała dziękuję dzisiaj. Bardzo. Raport dnia za moment, a my się widzimy jutro. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.